Szczęść Boże, coś Wam powiem. Ile razy w swoim życiu zdarzyło Ci się powiedzieć: Boże, jeżeli istniejesz, daj mi jakiś znak. Przekonaj mnie o swojej obecności, o swojej potędze, o swojej miłości. Taka postawa jest bierna, podszyta krytyką, a może i wrogością. Na pewno nie ma w niej wiary, bo szuka się w Bogu kogoś, kto musi coś udowadniać. To postawa arcykapłanów i starszych ludu, którzy wierzą w swoją wielkość, władzę i mądrość. Zupełnie inna postawa widoczna jest w tych, którzy przychodzą do Jezusa nie po to, by coś im udowodnił, ale dlatego, że wierzą w Jego słowa. Podejście Jezusa wobec tych mądrych jest bardzo sprytne. Zadał im pytanie, na które odpowiedzi są dwie, ale żadna nie jest dla nich korzystna, bo obie demaskują ich podstęp. Jezus, wprowadzając ich w zakłopotanie, obnaża kłamstwo, co my również mamy czynić. Dążyć do prawdy, która nie jest dostępna tylko dla wielkich tego świata, jakby była pilnie strzeżoną tajemnicą, ale jej odkrycie możliwe jest dla wszystkich. Oczywiście, o ile chce się ją odkryć. Arcykapłani i uczeni w piśmie obawiali się ludu, obawiali się prawdy. Próba ucieczki od odpowiedzi jest wyrazem strachu przypełniającego ich serca, stwierdza święty Augustyn. Jezus nie daje się wciągnąć w dialektykę arcykapłanów i starszych ludu, lecz zaprasza do wyciągania wniosków po owocach, po swoich czynach, a właściwie po dziełach Ojca, które czyni. Arcykapłani i starsi kierują się zazdrością i lękiem, ponieważ nie mają kontroli nad działalnością Jezusa. Nie są otwarci na poznanie prawdy i przyjęcie jej. Szukają dowodów przeciw Jezusowi, chociaż głosi dobrą nowinę o zbawieniu, która jest prawdą o nas. Kiedy pada odpowiedź „nie wiemy”, to ona oznacza mniej więcej tyle, że prawda pochodząca od Boga ich nie interesuje. Mają swoją, a nawet więcej, są ponad prawdą. Są ponad wszelkimi wezwaniami do nawrócenia, które głosił Jan Chrzciciel. Adwent to czas naszego intensywniejszego nawracania się. Jezus pokazuje nam dziś, że droga nawrócenia zaczyna się w naszym sercu. Z jednej strony od uznania swojej niemocy, słabości, grzeszności. Tego, że sami z siebie nic nie możemy. Z drugiej od uznania Jego mocy. Te dwie postawy muszą być w nas jednocześnie. Zwycięstwo Boga nie dokonuje się przy użyciu przemocy i gwałtu, ale polega na zdobywaniu miłości, którą sami możemy Mu dać. Oddając Mu swoją miłość, chociażby poprzez dbanie o naszą codzienną modlitwę, zaczynamy odkrywać, jak bardzo Bóg staje się obecny w naszym życiu, jak napełnia nas pokojem. Nie trzeba kombinować i działać na własną rękę albo wykorzystywać Jezusa dla swoich własnych celów. Można zwyczajnie i prosto przyjść do Niego ze swoją nędzą, a On będzie wiedział, co z tym zrobić. Tak jak celnicy, grzesznicy, prostytutki, chorzy. On wiedział, czego im potrzeba, choć oni nie potrafili tego nazwać. Choć uważali się za niegodnych czyjejś uwagi, utrzymywali dużo więcej niż tylko dobre słowo. Nie ma się co wymawiać, że mamy wiele obowiązków, że nie możemy się zaangażować w życie religijne. Nie ma się co doszukiwać zła w Kościele i przez to stać z boku, bo w ten sposób uciekamy od Bożej prawdy. Od chrztu nasza tożsamość związana jest nierozerwalnie z Bogiem Ojcem. Niech pamięć o tym pomaga nam żyć na miarę dzieci Bożych.